Dzień dobry Państwu. Serdecznie witamy na uroczystości przyjęcia do grupy wiekowej Płomienie uczniów klas pierwszych gimnazjum, rocznik 2012. Miło nam powitać dyrekcję szkoły, nauczycieli, rodziców, wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości gości. Oraz Was, koleżanki i koledzy, uczniowie klas pierwszych gimnazjum, których to właśnie dziś uroczyście przyjmiemy do grona naszej gimnazjalnej społeczności. Społeczności, która dumnie i z szacunkiem głosi imię swojego patrona, Tadeusza Zawadzkiego Zośka, bohatera Szarych Szeregów. Społeczności, która ma odważnie postawione cele życiowe i z uporem do nich dąży. Społeczności, która wie, co jest dobre, a co złe. Społeczności, która z serdecznością przyjmuje zawsze w swoim gronie nowych uczniów. Czyli po prostu społeczności Gimnazjum nr 5 Integracyjnego w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 we Wrocławiu. Przed Wami 3 lata nauki w naszym gimnazjum, a statystycznie rzecz ujmując, to mniej więcej około 576 dni nauki, oczywiście pomijając weekendy i wakacje. Do hymnu. Uczniowie klasy pierwszej Gimnazjum nr 5 Integracyjnego, świadomi powagi chwili, uroczyście ślubujemy. Godnie reprezentować szkołę w każdej sytuacji i miejscu. W pełni wykorzystywać czas przeznaczony na naukę i rzetelną pracę nad poszerzaniem wiedzy i umiejętności. Dbać o honor szkoły i współtworzyć jej autorytet. Okazywać szacunek rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom. Ślubujemy! Przestrzegać zasad i norm zachowania godnego ucznia gimnazjum. Ślubujemy! Przed chwilą złożyliście uroczyste ślubowanie. Mam nadzieję, że dotrzymacie słowa. Były one bardzo poważne, no ale wy jesteście już w gimnazjum. Kochani moi, 3 lata przebywania w gimnazjum to bardzo ważny okres w waszym życiu. To okres między dzieciństwem a dorosłością. I od tego, jakie będziecie odnosić sukcesy, jak będziecie poważnie podchodzić do nauki, zależy wasza przyszłość. Ja w imieniu całej dyrekcji, jak i swoim, życzę wam wielu sukcesów w nauce. Życzę wam, żebyście byli bardzo zadowoleni z tego 3-letniego okresu, jakim jest gimnazjum. Takiej prawdziwej satysfakcji z bycia gimnazjalistą. Życzę wam, abyście nawiązali między sobą przede wszystkim bardzo miłe i ciepłe relacje. Żebyście byli dla siebie bardzo mili, uprzejmi. Ślubowaliście również, że będziecie przeznaczać czas na naukę, bardzo dużo tego czasu. Ślubowaliście również, że będziecie szanować siebie przede wszystkim. Życzę wam wielu przyjaźni, które pewnie będziecie zawierać już na całe swoje życie. W
Wszystkim nauczycielom życzę wielu satysfakcji i wyróżnień z tak wspaniałej młodzieży, a wszystkim rodzicom, żeby tych sukcesów było jak najwięcej, jak najmniej trosk, a jak najwięcej uśmiechu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani dyrektor za te piękne słowa. Kochani, żeby uczcić tą chwilę, kiedy złożyliście ślubowanie uroczyste klas pierwszych gimnazjum, poproszę panią dyrektor o wręczenie symbolicznych aktów nadania na pasowanie gimnazjum. Poprosimy klasę pierwszą, a... Starsi koledzy, uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum, serdecznie witamy Was w naszym gronie. Specjalnie dla Was i dla wszystkich Państwa dziś z nami obecnych dodajemy do naszych statystycznych obliczeń lekcji jeszcze jedną godzinę, 2816. Lekcję o nas, o naszych prawach, obowiązkach i marzeniach. Sprawdźmy, co uczniowie z ETSI tak naprawdę o tym wiedzą. Serdecznie zapraszamy. Gdyby wziąć wszystkie uśmiechy dziecięce, uśmiechy kwiatów i uśmiechy ptaków, uśmiech poety i uśmiech lekarza, powstałaby piosenka o Januszu Korczaku. Piosenka o człowieku, co w czasach ciemności, na obłąkanym z nienawiści świecie, miał jasne serce i miał jasne myśli. Piosenka o człowieku, co kochał dzieci. Nie ufaj.
chciał, by sytuacja dzieci w społeczeństwie poprawiła się, by dzieci nie były niewolniczo zależne od swoich rodziców. Domagał się, by akceptowano je takimi, jakimi są na co dzień. Zatem walczył również o wasze prawa. Czy dzisiaj, wstępując w mury gimnazjum, znacie te prawa i oczekujące na was obowiązki? Może warto o nich przypomnieć, bo wydaje mi się, że nie wszyscy je znają, albo może po prostu o nich zapominają. Proszę wstać, stąd idzie. Proszę o zajęcie miejsc. Otwieram rozprawę przed sądem dziecięcym. Sprawa dzieci i młodzieży przeciwko oskarżonemu. Brakowi znajomości praw dziecka. Czy stawił się oskarżony brak znajomości praw dziecka? Jestem. Otwieram przewód sądowy. Udzielam głosu pani prokurator. Dziękuję. Wysoki sądzie, w imieniu dzieci i młodzieży oskarżam brak znajomości praw dziecka, że wielce nadużył zaufanie dzieci. Te nieświadome własnych praw nie są w stanie właściwie reagować, kiedy ktoś je poniża, zastrasza albo krzywdzi. Ale dorośli, zamiast zapewnić im rzetelną informację na temat ich praw, najpierw mówią, że takie prawa one posiadają. Następnie krzyczą, że dzieci mają za dużo tych praw, a za mało obowiązków. Przede wszystkim prawa człowieka, prawa dziecka to odpowiedzialność, a nie tylko roszczenie. Masz dziecko wolną wolę. Odpowiadasz za siebie i za swoje czyny. Dlatego tak jak sąd widzi, stopień winy oskarżonego jest bardzo wysoki. Dziękuję. Wysłuchaliśmy aktu oskarżenia przedstawionego przez panią prokurator. Pouczam oskarżonego o przysługującym mu prawie do milczenia, prawie do składania wyjaśnień przed sądem. Czy oskarżony rozumie treść stawianych zarzutów i czy chce złożyć wyjaśnienia? Proszę Wysokiego Sądu, chcę złożyć wyjaśnienia. Nazywam się brak znajomości praw dziecka. Mam ponad 23 lata i jestem obecna w Polsce od postanowień Okrągłego Stołu w 1989 roku. Występuję w wielu sprawach podejmowanych przez dorosłych w sprawie dzieci. Zawsze znajdzie się osoba, która wie lepiej, co dziecko chce, co dziecko potrzebuje. Uważam, że prawa dziecka nie są potrzebne, że potrzebne są obowiązki. Lubię, gdy dorośli mówią, dzieci i ryby głosu nie mają. I wtedy ja, brak znajomości praw dziecka, jestem ważna, choć mi wcale na tym nie zależy. Proszę Wysokiego Sądu, nie rozumiem, dlaczego to ja jestem na sali sądowej i dlaczego to ja jestem oskarżona. Od ponad 20 lat przepisy prawa dziecka są obecne w prawie międzynarodowym i krajowym. Zostały podpisane i ratyfikowane przez władze naszego państwa. Proszę zapytać dorosłych i dzieci o te dokumenty. Poproszę na salę świadków, dzieci. Proszę o podanie imion i nazwisk oraz wieku. Pouczam, że zgodnie z artykułem 233 ustęp 1 kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Proszę Wysokiego Sądu, jestem Jaś Kowalski, chodzę do szkoły podstawowej i mam 8 lat, a oto moje koleżanki. Ja, Wysoki Sądzie, jestem Tosia Malinowska. Mam też 8 lat i mieszkam na ulicy Tulipanowej. Proszę Sądu Wysokiego, jestem Julia Gruszkowska i chodzę do klasy 108 i Jasiem i też mam 8 lat. A ja mieszkam z Tosią na Tulipanowej. Nazywam się Małgosia Morelowska i mam już swój adres e-mailowy małgosia@tulipanki.pl. Co świadkom wiadomo w tej sprawie? Proszę Wysokiego Sądu, my mamy mówić o swej znajomości praw dziecka. Znamy je trochę, bo się o nich mówi. Dorośli ciągle powtarzają, masz dziecko prawa. Za dużo ich masz, lepiej żebyś miał obowiązki. Lub inaczej mówią, jesteś taki zły smarkaczu, że aż poprzewracało ci się w głowie. Od tych praw lub jeszcze inaczej, za moich czasów dziecko wiedziało, co mu wolno, a czego nie. A jeśli dziecko źle się zachowywało, to ojciec złym czuje i dziecko wiedziało,
jak ma się zachować. Wiecie, co się dzieje w naszym świecie, a to wcale nie jest taki mały świat. Trudno się dogadać z wami, wciąż grozicie nam palcami. Przecież kiedyś też mieliście mniej niż 10 lat. Chcemy się bawić w piaskownicy, dom zbudować dla dżdżownicy. Z kolegami w piłkę grać i nigdy niczego się nie ma. Latem lizać zimne lody, stać na deszczu dla ochłody. Chcę na łące zrywać kwiaty i przytulać się do taty. Zimą toczyć śnieżne kule i się z mamą pieścić czule. Chcę, by mi czytano bajkę o kocie, co pali fajkę. Chcę też domek mieć na drzewie. I co jeszcze chcę mieć? Nie wiem. Ale jedno wiem na pewno, to chcę mieć prawo do godnego życia, bez wojen, głodu i bicia, bez strachu, smutku i łez. I to tyle. Cześć. Na salę poprosimy drugiego świadka, dziennikarza gazety Po Prostu ZSI. Proszę Wysokiego Sądu, moja dziennikarska dociekliwość zmusiła mnie do zainteresowania się tematem praw dziecka. Przeprowadziłam badania, z których wynika, że z tą znajomością wcale nie jest tak źle, jakby się wydawało, przynajmniej wśród dzieci ZSI. Proszę o otworzenie materiału dowodowego. Dzisiaj, 20 listopada, w dniu 53. rocznicy uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Deklaracji Praw Dziecka, postanowiłam zapytać uczniów naszej szkoły, co wiedzą o swoich prawach. Każdy mały i duży człowiek ma prawo do imienia i nazwiska. Jeśli chce, może mieć ksywkę, to znaczy przezwisko, na przykład Lusia, Kropka i Misia. Każdy mały i duży człowiek ma prawo do nauki. Znaczy to, że może pisać, czytać, tańczyć, śpiewać, rysować, malować. Jak się okazuje, spotkani przeze mnie uczniowie klasy drugiej A bardzo dobrze znają swoje prawa. Dla TV ZSI Aleksandra Gołębiewska. To nieważne, skąd jesteś, czy z daleka, czy z bliska. Lecz tam, Panie Obowiązek, rzecz jasna we własnej osobie, o obowiązkach dzieci uczę i obok praw dziecka wiele im często obowiązków dorzucę. Wszystko po to, żeby równowagę praw i obowiązków się stworzyło, a wtedy moim zdaniem o dobrze będzie nam się zbliżyło. Dziękuję.
Zamykam przewód sądowy. Udzielam głosu pani prokurator. Wysoki sądzie, oczywiście podtrzymuję swoje oskarżenie, albowiem brat znajomości praw dziecka nie umiał przekonująco uzasadnić, dlaczego dzieci nie znają i nie rozumieją własnych praw. Podstawowa wiedza teoretyczna i praktyczna w tym zakresie powinna być przekazywana już od najmłodszych lat i kontynuowana w trakcie dalszej nauki szkolnej i akademickiej. Pierwszymi, którzy przekazują nam taką wiedzę, powinni być rodzice i nauczyciele. I oczywiście największą wiedzę z tego zakresu powinny mieć same dzieci. I tutaj aktualną myślą staje się to, co powiedział Janusz Korczak w latach 30. Szkoła winna być kuźnicą, gdzie wykuwają się najświętsze hasła. Przepływać winno przez nią wszystko, co daje życie. Ona najgłośniej wołać winna o prawa człowieka. Dziękuję. Proszę o przedstawienie końcowego stanowiska obrony. Proszę Wysokiego Sądu, z odpowiedzi oskarżonego, braku znajomości prawa dziecka i wypowiedzi świadków jasno wynika, że prawa dziecka są w Polsce powszechnie znane i nawet jeśli nie jest to wiedza rzetelna i szczegółowa, to przecież każdy w Polsce wie, że istnieje coś takiego jak prawa dziecka. Mało tego, te prawa są prawidłowo rozumiane, dlatego wnoszę o uniewinnienie oskarżonego. Proszę Wysokiego Sądu, w trakcie rozprawy zostało wiele powiedziane i wyjaśnione. Myślę, że najlepiej zrobimy tak, jak zrobiłby Janusz Korczak. Jeżeli ktoś zrobił coś złego, najlepiej mu przebaczyć. Jeżeli zrobił coś złego, bo nie wiedział, to już wie teraz. Jeżeli zrobił coś złego nieumyślnie, będzie w przyszłości ostrożniejszy. Jeśli robi coś złego, bo mu się trudno przyzwyczaić, będzie się starał. Jeżeli zrobił coś złego, bo go namówili, już nie będzie się słuchał. Dziękuję. Dziękuję. Proszę oskarżonego o powstanie. W imieniu Sądu Dziecięcego ogłaszam wyrok. Po zapoznaniu się z materiałami dowodowymi, sąd uznaje winnym brak znajomości praw dziecka za to, że całe społeczeństwo nie dość dobrze zna prawa człowieka, prawa dziecka i często nie rozumie, czym one są. Od dnia dzisiejszego przyjmuje się, że nie ma możliwości braku znajomości praw przez wszystkich tu dziś obecnych, a od najbardziej zainteresowanych, czyli dzieci i młodzieży, nie przyjmuje się braku znajomości swoich obowiązków. Janusz Korczak powiedział kiedyś: nie ma dzieci, są ludzie. Dlatego trzeba dzieci traktować w sposób odpowiedzialny i tego ich uczyć. Odpowiedzialności za swoje słowa, działania, czyny. Sąd nie wymierza oskarżonemu kary pozbawienia wolności, ale sprawę kieruje do stałych mediacji i upowszechniania wiedzy o prawach dziecka. Dziękuję. Proszę o odczytanie uzasadnienia wyroku. Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym, że dziecko to także człowiek, tyle, że jeszcze mały. Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa, chcąc wielu dzieciom los odmienić, spisali dla was mądre prawa. Więc je na co dzień i od święta spróbujcie dobrze zapamiętać. Nikt mnie nie ma prawa zmuszać do niczego, a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi i mam prawo sama wybierać, z kim się bawić. Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać i zawsze na ratunek każdego mogę wzywać. Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami. Nikt nie może moich listów czytać bez pytania. Mam prawo do tajemnic i własnego zdania. Tak się tu w wierszu pokładały prawa dla dzieci rzecz jasna na całym świecie. Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie. A kiedy brak ci recepty na życie, kiedy błądzisz z miejsca na miejsce, by odczytać znak drogowskazu z kolorowym napisem: szczęście! Zaufaj dziecku i popatrz na nie. Nie tylko wzrokiem, lecz też sercem. I uwierz, sam w siebie uwierz, że wszystko zależy od ciebie. Nie wiem dalej nic. Może
nasza dzisiejsza uroczystość dobiegła już końca. Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w uroczystości. Że występ Waszych starszych kolegów i koleżanek oraz młodszych z klas 1-3 bardzo się podobał. Dziękuję bardzo wszystkim.